Dziadek coś tam miał wspólnego kiedyś tam. On był muzykantem, grał na skrzypcach, na basach z mamy strony. No i tam jak bywaliśmy z mamą w jej domu rodzinnym, zawsze te basy czy skrzypce tam gdzieś w domu były. No i mnie to zawsze ciekawiło, jak te instrumenty są zbudowane, co jest zrobione. No ale mama widziała, że zainteresowany jestem skrzypcami. Oczywiście zapisali mnie tutaj w gminie Czarnojec na naukę gry na skrzypcach. No i tak zacząłem po prostu tutaj uczęszczać na te lekcje gry na skrzypcach. Zacząłem się uczyć. Ale ciągle mi nie dawało spokoju to, jak te skrzypce są zrobione po prostu. Czemu one... Wolałem siedzieć sobie i zastanawiać się, czemu one grają. Już w wieku 15 lat skończyłem tylko szkołę podstawową w Czerwiennym, Dolnym numer 1, imienia Mandrzeja Knapczyka-Ducha. Już byłem pewien, że chcę po prostu robić i budować instrumenty. Nic nie mówiąc nawet swojej wychowawczyni, zdałem ten egzamin do szkoły plastycznej w Zakopanem imieniem Antoniego Kenara. No i tam trafiłem pod skrzydła, ręce świętej pamięci już profesora Jerzego Nitonia, lutnika. No i on później już zajął się tymi moimi zdolnościami, no i wprowadził mnie w ten świat lutniczy. Początki, nie mając żadnego doświadczenia w tej dziedzinie po prostu, więc początki są ciężkie, trudne, żeby wszystko sobie to poukładać, bo nie wychodzi po prostu. Pierwszy instrument oczywiście to też z bólami, żeby te narzędzia opanować wszystkie, więc człowiek tak się zastanawiał poważnie już w wieku. To była trzecia klasa bodajże liceum plastycznego i zbliżał się ten dyplom, tak, gdzie trzeba było po prostu ten swój pierwszy instrument taki stricte od A do Z po prostu oddać do użytku muzykowi. No i wtedy ten kryzys się pojawił, ale tutaj nauczyciel po prostu czujną ręką powiedział, że absolutnie on sobie nie wyobraża, żeby z tych zdolności po prostu zrezygnować i nie iść po prostu w tym kierunku dalej, więc namówił mnie na to, żeby po prostu pójść dalej na te studia, ponieważ oczywiście rodzice, gospodarstwo, wszystkie inne ważne rzeczy w domu, więc siłą woli po prostu byłem tak zafascynowany tym, że po prostu poszedłem dalej i chciałem po prostu to robić. Już wiedziałem wtedy, że po prostu, jeżeli już podejmuję tę decyzję, że idę po prostu dalej do szkoły, to po prostu chcę to robić. Po zdaniu matury, tego egzaminu dyplomowego, tych pierwszych skrzypiec po prostu, które już zbudowałem własnoręcznie, był egzamin na tą uczelnię wyższą, która znajduje się w Poznaniu, Akademia Muzyczna imieniem Ignacego Jana Paderewskiego. Jest to jedyna w sumie, jedna z szkół, która kształci lotników w wyższym kierunku, a w Polsce jedyna. Żeby tam się dostać, po prostu trzeba już być ukształtowanym lutnikiem, trzeba już umieć po prostu znać podstawy budowy instrumentu, zbudować przynajmniej 2-3 instrumenty, żeby pokazać gotowe instrumenty zbudowane przez siebie. Dlatego, że to jest stricte akademia muzyczna, po prostu trzeba też już coś umieć na instrumencie zagrać. Dlatego też właśnie współpracuję z lutnikiem, który skończył szkołę muzyczną w wyższym stopniu, jest po Akademii Muzycznej w Łodzi. Prowadzimy tutaj ściśle współpracę i pracujemy wspólnie. Pan Marcin Mazur jest skrzypkiem, więc uzupełniamy się w 100%. Ja może nie gram jakoś super, ale po prostu tutaj technicznie bardzo dobrze sobie z instrumentami i trudnymi rzeczami radzę, bo bardziej mnie to, ja wolę po prostu siąść przy warsztacie, skupić się na tej rzeczy i zrobić. Głównie zajmuję się budową instrumentów smyczkowych, czyli to są skrzypce w różnych wielkościach, od najmniejszych do tych całych, ponieważ tam skrzypce dzielą się na wielkości po prostu, jak dzieci zaczynają grę, to tam jedna, druga, trzy czwarte, później są wielkie cztery czwarte, tu na przykład są takie mniejsze, to jest jedna ósma bodajże, no i to są te różne wielkości. Później zaczyna się altówka i wiolonczela i kontrabas. Czyli to są takie cztery rodzaje instrumentów, którymi ja w sumie najbardziej się zajmuję i ta dziedzina mnie po prostu tutaj najbardziej interesuje. Czyli
instrumenty smyczkowe. Każdy wybiera sobie według swoich własnych upodobań ten instrument, tak? Jednemu się podoba coś ostrzejszego, drugiemu coś bardziej miękkiego, a też, tak jak mówię, właśnie nie ma dwóch podobnych instrumentów. Instrumentów na świecie jest bardzo dużo, tak? Zazwyczaj po prostu, jeżeli muzyk przychodzi, to albo szuka instrumentu, tak? No i po prostu wtedy sobie tutaj rozmawiamy i wstępnie sobie oceniamy, jak ten instrument mniej więcej, jak ma to wyglądać, jaki ten instrument po prostu chce, tak? Bo to wszystko się od tego zaczyna po prostu, co on na tym instrumencie chce robić, czy to ma być instrument uczniowski, czy mistrzowski, czy po prostu do gry, czy ludowy właśnie, bo to wszystko się zależy od tego po prostu, co kto chce na tym instrumencie robić w przyszłości. Drewno musi być wysezonowane. Najlepiej, żeby się sezonowało minimum 20 lat. Do budowy instrumentów smyczkowych używamy dwóch rodzajów drewna rezonansowego. To jest jawor i świerk. Oczywiście do akcesoriów używa się już drzew egzotycznych typu heban, palisander, mahoń, fernambuk. Czyli z tego się robi kołki, podstrunnice, strunociągi, guziczki. Te rzeczy, które są po prostu do strajania instrumentu, więc to już jest drzewo egzotyczne i tu jest już większy wybór, z jakiego rodzaju drzewa te akcesoria się wykonuje. Mój rekord osobisty to jest dwa tygodnie, że instrument był zbudowany do takiego momentu, że po prostu był przygotowany do lakierowania. I to 2 tygodnie czasu, ale to jest 8 godzin dziennie minimum, żeby sobie poświęcić 8, 10, 12 godzin dziennie, żeby taki instrument po prostu budować przez te 2 tygodnie. Bo później zaczyna się proces lakierowania, gdzie żeby uzyskać kolor po prostu i zabezpieczyć to drewno, to każda warstwa musi schnąć minimum dobę, bo ja używam lakieru olejnego, więc tutaj nawet w takich specjalnych warunkach suszarni ten lakier musi po prostu, jedna warstwa musi tą dobę sobie tam wyschnąć, a tych warstw trzeba położyć minimum z 15, więc sam proces lakierowania to jest minimum 15 dni plus tam jeszcze jakieś drobne rzeczy, więc do 2 tygodni lakier, żeby on sobie tam się ukształtował na instrumencie, to jest po prostu drugi etap jakby, tylko że wtedy już nie robi się tego w ciągu dnia cały czas, tylko położenie warstwy to jest 15, pół godziny. 15 minut, pół godziny i taką jedną warstwę odkładam sobie później na noc i następnego dnia wracam do tego i tak sobie to lakierowanie tutaj u mnie wygląda. Fizycznie mają duszę, oczywiście jak najbardziej. To jest taki mały kołeczek świerkowy, który przenosi drgania z płyty wierzchniej, z podstawka z płyty wierzchniej na spód. No i bez tego instrument po prostu nie zagra z jednego kołeczka. Instrument ma duszę wtedy, kiedy gra. Kiedy jest na scenie, kiedy jest w filharmonii, kiedy jest wśród ludzi i kiedy ludzie go słyszą, tak? Kiedy z niego się wydobywa dźwięk.